Dobrze, drodzy. Dzisiaj chcemy zadać sobie bardzo ważne pytanie, mianowicie pytanie, czym jest Szeol? Co to jest Szeol? Co czeka człowieka po śmierci? Czym są, czym są te zaświaty? Biblia wielokrotnie będzie mówić o Szeolu, bo aż 65 razy. Natomiast te teksty są na tyle niejednoznaczne, że chrześcijanie czy w ogóle czytelnicy, którzy czytają Biblię, często zadają pytanie, czy, ogóle, czy, czy właśnie Szeol to jest może piekło? A może odwrotnie, to jest jakaś kraina odpocznienia, kraina zapomnienia? Czy może Szeol to jest czyściec? Czy w ogóle w Biblii jest ta idea czyśca? Co czeka człowieka po śmierci? Jak się wydostać? Czy w ogóle da się wydostać z Szeolu? Czy trzeba się z niego wydostawać? No więc tutaj pojawia się wiele pytań o tą y, taką metaforyczną y, krainę, czy metaforyczne można powiedzieć ujęcie losów człowieka po śmierci. Biblia to ujmuje właśnie w obrazie Szeolu, Stary Testament, zwłaszcza. No i chcemy zadać sobie pytanie właśnie, czym jest Szeol, co to jest za ta niezwykła kraina. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, chociaż w Biblii aż 65 razy pojawia się ta idea, to fragmenty, które o tym mówią, są najczęściej bardzo niejednoznaczne, dlatego że większość z tych sformułowań na temat Szeolu pojawia się w tak zwanych księgach poetyckich Biblii, to są księgi Hioba. Księga Psalmów i Księga Przysłów. To są trzy księgi stricte poetyckie. One nawet mają inny układ akcentów w tekście hebrajskim, w tekście oryginalnym. To te właśnie te trzy księgi: Księga Psalmów, Księga Przysłów i Księga Hioba mają inny układ jakby akcentów, właśnie akcentów poetyckich, bo te księgi są wybitnie poetyckie. I to w tych księgach najczęściej pojawia się ta idea, co nam utrudnia jednoznaczną identyfikację czy jednoznaczną definicję Szeolu, no bo wiadomo, że teksty poetyckie z natury są metaforyczne, obrazowe, nieoczywiste, takie nie wprost, prawda? No ale spróbujemy sobie podjąć to wyzwanie i właśnie odpowiedzieć na pytanie, co to jest Szeol? Zadając takie prowokacyjne pytanie, czy Szeol to jest może czyściec, czy Szeol to jest może piekło, a może to jest jakaś kraina zapomnienia, a może to jest osoba. A może to jest jakaś osoba, może Szeol wcale nie jest krainą. No więc zacznijmy. Zacznijmy sobie od etymologii, czyli od znaczenia samego słowa. Otóż co do etymologii, tutaj badacze się spierają, nie ma jednoznacznej definicji. To znaczy, Szeol prawdopodobnie pochodzi od czasownika Shaal. Tutaj mamy ten czasownik: Sha'al oznacza pytać: pytać albo prosić. Tak jak ask po angielsku. Ask for. Więc yy, tylko, że no to co wtedy by było? SHEOL to by było, nie wiem, kraina prośby, kraina, w której się prosi. Inni badacze z kolei uważają, że SHEOL pochodzi od innego słowa, czy ma inną etymologię. Tutaj jest spór wśród badaczy, no ale najczęściej to słowo wywodzi się od czasownika pytać. Miejsce zapytania, miejsce, w którym się pyta, czy miejsce, w którym się prosi. No ale co to by miało znaczyć? Jak to miałoby definiować SHEOL? Co ciekawe, ten, ten czasownik jest też yy, czasownikiem, od którego pochodzi imię Saul. Po hebrajsku Szaul, pierwszy król Izraela, a później też święty Paweł. Paweł to jest Szaweł, czyli hebrajski właśnie Szaul. Zapytany, czy uproszony, uproszony u Boga, to jest właśnie Saul, yy, czy właśnie Szaweł. No ale tak jak powiedziałem, etymologia słowa Szeol jest niejednoznaczna i nie wiemy, co to słowo tak naprawdę oznacza. Niektórzy mówią, że może pochodzi od słowa nicość albo kraina jakiejś właśnie pustki. No ale tak jak mówię, tu jest sprawa niejednoznaczna, więc trzeba nam się przyjrzeć tekstom. Trzeba nam się przyjrzeć tekstom. Po raz pierwszy słowo Szeol pojawia się już w Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Księdze Biblii i pojawia się tam aż cztery razy. No i mamy pierwszy fragment, to jest Księga Rodzaju, rozdział 37, werset 35, to jest mowa o Jakubie, patriarsze Jakubie, jego dwunastu synach i jest powiedziane, że po pozornej śmierci Józefa ci synowie próbują pocieszyć Jakuba. I tekst mówi tak. Próbowali Jakuba pocieszać wszyscy synowie i wszystkie jego córki, ale nie dał się pocieszyć i mówił w żałobie zejdę do syna mego do Szeolu. I opłakiwał go ojciec, opłakiwał Józefa. No więc Szeol wydaje się tu pojawiać jako właśnie coś, co symbolizuje życie człowieka po śmierci, ale gdzie ten właśnie Jakub mówi, że ma zejść? Czy to jest właśnie miejsce nieba, czy to jest może piekło, czy to jest może inna kraina, czy to jest może inny jeszcze stan? I sprawdziłem przed naszym tutaj odcinkiem parę słowników, nawet dość sporo słowników polskich, i praktycznie we wszystkich słownikach Definicja jest bardzo podobna, że Szeol to jest miejsce, gdzie według Starego Testamentu przebywają zmarli, czy dusz, duchy, dusze zmarłych właśnie po śmierci. Czyli jakieś miejsce, gdzie przebywają zmarli po śmierci. To jest definicja bardzo uproszczona, bardzo niewystarczająca i dlatego spróbujemy sobie pogłębić i też popatrzeć na zupełnie nowe interpretacje i na zupełnie nowy sposób, jak teksty biblijne nam przedstawiają właśnie to pojęcie, pojęcie Szeolu. Bo tak jak powiedziałem, chociaż pojawia się w Biblii aż 65 razy, to te teksty na jego temat są dosyć niejednoznaczne. Są obrazowe, są tajemnicze, są takie dwuznaczne. No i pierwsze pytanie, jakie warto sobie zadać, czytając teksty biblijne na temat Szeolu, to czy czasem Szeol to nie jest po prostu metafora nicości, metafora tego, że po śmierci człowieka nie ma, że po śmierci po prostu. Człowiek nie jest nieśmiertelny z natury, to po prostu po śmierci człowiek ginie. Ewentualnie Bóg może doprowadzić człowieka do ponownego życia, na przykład poprzez zmartwych poprzez wskrzeszenie go. Tak? tak niektóre denominacje chrześcijańskie też uznają. Że tak właśnie jest. I popatrzcie, że niektóre teksty właśnie sugerują, że Szeol byłby jakąś metaforą po prostu nieistnienia czy jakiejś nicości. Na przykład księga Koheleta, o której też niedawno nagrywaliśmy odcinek. Kochelet w rozdziale 9 mówi tak: Nie ma pracy ani snucia planów, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, miejscu do którego idziesz. Jeżeli tam nie ma pracy, nie ma snucia planów, nie ma poznania, to tak jakby to była właśnie taka kraina bez aktywności, kraina nieistnienia czy jakiejś nicości. Podobnie mówi Psalm 6 w wersecie 6. Bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie, o Tobie, czyli o Bogu. Któż Cię wychwala w Szeolu? Szeol jest miejscem, gdzie nawet Boga nie da się wychwalać. Tam jakby człowiek nie ma aktywności, nie ma, no, taka właśnie, taki stan niebytu, moglibyśmy tak to nazwać, nie? Czy psalm 88, czy to w grobie opowiada się o Twojej łasce, a w Szeolu o Twojej wierności? No, pytanie jest retoryczne. Nie, w Szeolu nie, opowi nie opowiada się o Twojej łasce, tak? To jest pytanie skierowane do Boga, ale na zasadzie pytania retorycznego. Tu jest Szeol ukazany jako właśnie kraina, gdzie nie będzie chwalenia Boga, nie będzie świadomości, nie będzie jakiejś aktywności. No, czy wreszcie, właśnie Psalm 9, który też mówi coś podobnego. Niechaj występni, odejdą precz do Szeolu, tak jakby niech znikną, niech umrą, niech odejdą wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. Prawda? Czyli Szeol tu jest ukazany jako taka kraina zapomnienia, gdzie ewentualnie przebywają cienie zmarłych. Cienie, po hebrajsku refaim. To jest też taka idea ciekawa, pochodząca ze świata starożytnego Bliskiego Wschodu, co to są cienie, ale to już teraz zostawię. W każdym razie, w tych tekstach yy, Szeol jawi się jako być może Szeol to jest właśnie nic, że po śmierci człowiek nie istnieje. No ale zobaczmy inne teksty. Inne teksty z kolei sugerują, że Szeol może być po prostu metaforycznym ujęciem grobu. Metaforycznym ujęciem zejścia człowieka do grobu. Pewne teksty sugerują, że Sheol może oznaczać po prostu grób albo dół, albo cmentarz. To, to, to wynika głównie z, para, z paralelizmu, czyli tego że słowo Sheol pojawia się paralelnie, czyli jakby synonimicznie w takim, prawda, w zestawieniu ze słowem kewer, hebrajski, czyli grób, albo na przykład bor, czyli dół. I zobaczmy, na przykład Psalm 16. Bo nie pozostawisz mojej duszy w Sheolu. I nie dozwolisz, by wierny tobie zaznał grobu. Tu wyraźnie mamy paralelizm. Ja gdzieś tam w którym z odcinków, w którym z wykładów wspominam o paralelizmie jako podstawowym wyznaczniku poezji hebrajskiej, poezji biblijnej, gdzie mamy dwa, dwa takie stychy, dwie linie i one są do siebie paralelne, czyli są do siebie na przykład synonimiczne albo antytetyczne, czyli przeciwstawne. I tu wyraźnie mamy synonim słowa Szeol z grobem, prawda? Kolejny Psalm, Psalm 30, mówi tak, Panie. Dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do dołu. Znowu Szeol jest tu zestawiony z dołem, tam jest właśnie to słowo bor, po hebrajsku w oryginale się pojawia. Czy, czy na przykład właśnie księga rodzaju zacytowana, w żałobie zejdę do mego syna do Szeolu i opłakiwał go ojciec. Albo właśnie ta sama księga rodzaju 42 rozdział, nie pójdzie mój syn z wami, to mówi Jakub do swoich pozostałych synów, gdyż brat jego umarł, mowa jest o Józefie. A on jeden tylko pozostał, Benjamin mu tylko pozostał, jako syn Rebeki, syn Racheli, przepraszam. Jeśli by go więc spotkało co złego w drodze, doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do Szeolu. Tak? Nawet po polsku, doprowadzicie mnie do Szeolu, po polsku też mamy takie sformułowanie: ty mnie wpędzisz do grobu, ty mnie wpędzisz do grobu, tak? Tym, co robisz, wpędzisz mnie do grobu. Tutaj w bardzo podobnym idiomie jest użyte słowo Szeol. Więc Szeol sugeruje w pewnych tekstach, tak jak tutaj przytoczyłem przykłady, że to jest po prostu grup. Tylko że uwaga, to nie jest grup taki indywidualny, pojedynczy grup jednego człowieka, tylko w niektórych tekstach, w których pojawia się właśnie Szeol jako grobowiec, oznacza on bardziej taki wspólny grobowiec całej ludzkości. Tak? Czyli to nie jest pojedynczy grup indywidualnego człowieka, ale raczej jakieś wspólne, takie symboliczne, nazwijmy to miejsce do którego schodzą ludzie właśnie po śmierci. I mamy tekst Księgi Liczb z rozdziału 16, gdzie jest słynny bunt Koracha, no i tam jest mowa, tak, tak mówi ten tekst. Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że Ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do Szeolu, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. A gdyby powiedział wszystkie te słowa... Rozstąpiła się ziemia pod ich nogami, ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha. To jest ten bunt Koracha, gdzie ziemia ich właśnie pochłonęła i tekst mówi dalej. Oni zaś wpadli ze wszystkim co mieli, żywcem do Szeolu, a ziemia zamknęła się nad nimi, tak zginęli spośród zgromadzenia. No więc ten tekst sugeruje dwie rzeczy. Po pierwsze, że to jest, że Sheol, jest ukazany jako taki grobowiec, ale właśnie wspólny grobowiec, grobowiec jakby. Ogólne miejsce, dokąd schodzą, do którego schodzą ludzie. I co ciekawe, ten tekst sugeruje to, co sugeruje wiele innych tekstów o Szeolu, że Szeol znajduje się gdzieś pod ziemią, że to jest jakaś kraina pod ziemi. To jest idea znana już w ogóle na Bliskim Wschodzie. Jeszcze będę mówił o, starożyt... o, o, o analogiach obrazu Szeolu ze starożytnym Bliskim Wschodem. Ta idea jest dość szeroko rozpowszechniona, że świat pod ziemi, świat zaświatów, świat przebywania zmarłych, on się kryje gdzieś pod ziemią, tak? On się kryje gdzieś pod ziemią. Tak samo jak zmarłych grzebiemy w, ziemi, w grobie, w grobowcu w ziemi czy w jaskini. Tak właśnie Szeol może się właśnie jawić jako taka kraina. Może tu pokażę nawet jakieś inne ujęcie, że Szeol może się jawić jako taka właśnie kraina, jako taki jakiś dół w ziemi, jakiś, jakiś, jakaś jaskinia, jakaś komora, jakaś, jakiś świat podziemny, prawda? Czy może tu jeszcze inne ujęcie? Jakby właśnie czasem Szeol jest ukazywany jako taka jama, wielka jaskinia, do której trafiają ludzie, taki symboliczny, zbiorowy grobowiec ludzi, prawda? No i to, że Szeol właśnie znajduje się pod ziemią, o tym też mówią czasowniki związane z Szeolem. Najczęściej do słowa Szeol jest dopasowany czasownik JARAD, który oznacza schodzić, stępować, to jest generalnie kierunek w dół. Więc Szeol rzeczywiście. No, yy, wyraźnie jawi się jako kraina, która jest pod nami, która jest, jeżeli mielibyśmy gdzieś próbować lokować w tej starożytnej koncepcji świata, yy, szeol, to jest wyraźnie kraina podziemi, ten świat podziemny. No dobrze, grobowiec, ale z kolei inne teksty sugerują jeszcze coś innego, że może po prostu szeol jest metaforycznym synonimem śmierci, tego, że po prostu człowiek umiera. I na przykład psalm 88, w wersecie 4, mówi tak. Bo dusza moja jest nasycona nieszczęściem, a życie moje zbliża się do Szeolu. Życie, które zbliża się do Szeolu, oznacza życie, które zbliża się do śmierci. Tak? Szeol jest tutaj synonimicznym określeniem śmierci. Tutaj pokazuje też y, trzy inne teksty, które również właśnie w paralelizmie ujmują Szeol i synonimicznie z pojęciem śmierci. Na przykład psalm 89 mówi tak. Czy jest ktoś, kto by żył, a nie zaznał śmierci? Kto by swe życie wyrwał spod władzy Szeolu? Wyraźnie śmierci Szeol są tu zestawione w paralelizmie, czyli pokazane jest tak, jakby Szeol był właśnie synonimicznym określeniem, czy jakimś metaforycznym określeniem po prostu śmierci, po prostu procesu umierania. Albo psalm 116. Oplotły mnie więzy śmierci, Dosięgły mnie pęta Szeolu. Szeol znowu tutaj synonimicznie zestawiony w paralelizmie ze śmiercią. I jeszcze u księdze Izajasza, rozdział 28, zawarliśmy przymierze ze śmiercią, i z Szeolem zrobiliśmy układ. Śmierci i Szeol znowu są tu zestawione w parze, prawda? Zresztą oprócz ksiąg właśnie poetyckich, jak Księga Hioba, przysłów i, i psalmy, to najwięcej y, y, słowo Szeol pojawia się właśnie u Izajasza u, i u Ezechiela czyli oprócz ksiąg poetyckich, też w księgach prorockich, ale również właśnie jako w takich poetyckich ujęciach. No więc Szeol pojawia się po prostu jako... Czy tu Biblia nam czasem nie sugeruje, że to, to jakby, dość, jakby ciężko ogarnąć, co jest po śmierci? To, że Szeol... Jeszcze to będę rozwijał i później sobie odpowiemy na to pytanie, ale to, że Sheol pojawia się w większości tekstów, które są poetyckie, metaforyczne i obrazowe, a nie takie ścisłe, definicyjne czy jednoznaczne, to sugeruje, że wcale nie jest łatwo powiedzieć, co będzie po śmierci. Wcale nie jest tak łatwo, prawda? Powiedzieć, że po śmierci, aha, będzie to, to i to, i będzie tak, tak i tak. Biblia tu jest bardzo, tak bym powiedział, oszczędna w słowach, bardziej taka metaforyczna niż dosłowna, no i jest taka bardziej troszkę zagadkowa. Tak? Święty Paweł też powie: Ani ucho nie widziało, ani oko nie słyszało. Także coś tu jest, że ten szeol jest, jest tutaj taki dosyć zagadkowy, no ale w tych tekstach rzeczywiście jawi się jako czy to właśnie pojęcie nicości, że po, śmierci nic nie, że po śmierci nic nie ma, czy Szeol jest synonimem grobu, czy Szeol jest synonimem samej śmierci, albo właśnie w ogóle procesu umierania, metaforą umierania, tak jak w księdze Hioba, jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto stąpił do Szeolu. Stąpił do Szeolu, czyli po prostu zszedł z tego świata, tak, umarł. Czyli Hioba w innym miejscu, rozdział 21. W dobrobycie spędzają swoje dni, i w pokoju schodzą do Szeolu. Ludzie, którym się, prawda, się dobrze powodziło, czy są wierni Bogu, w pokoju schodzą do Szeolu, czyli po prostu w pokoju umierają. To schodzą do Szeolu to jest idiom, to jest jakaś metafora, to jest obraz y, umierania. Co ciekawe, w języku polskim też mamy sporo takich, że tak powiem, eufemistycznych określeń, y, żeby nie powiedzieć, że ktoś umarł, to mówimy na przykład, zszedł na łono Abrahama, albo zszedł z tego świata, albo kopnął w kalendarz, albo, prawda, nie wiem, przeniósł się do Boga. Mamy wiele różnych takich idiomów, fraz, jakichś sformułowań, żeby nie powiedzieć wprost, że ktoś umarł, tak? Przeniósł się do innego świata, poszedł w zaświaty. No, dziesiątki można by wymieniać różnych określeń, jakie ludzie używają, prawda? Zasnął, zasnął w Panu, czy wiele innych takich określeń, czasem właśnie dość dosadnych, jak kopnął w kalendarz, czy wyciągnął nogi, tak? Się mówi o kim, że, prawda, wyciągnął kopyta, no to już są takie dosyć, dosyć kolokwialne ale mamy wiele określeń, które zastępują, czy są eufemizmem, żeby nie mówić, że ktoś umarł. Nie? I podobnie w Biblii, być może właśnie to określenie zszedł do Szeolu, w tych tekstach, które tu pokazuję, albo w pierwszej Księdze Królewskiej, proszę zobaczyć, abyś go posłał w sędziwym wieku do Szeolu. No, posłać kogoś do Szeolu, czyli właśnie sprawić, że ktoś umrze, czyli, czyli w tych tekstach Szeol jawi się jako po prostu metafora śmierci, czy metafora umierania, przechodzenia na tak zwany tamten świat. Ale, co ciekawe, są jeszcze inne teksty poetyckie, które z kolei sugerują, że Szeol jest używany również jako pewna metafora zupełnie ludzkich, zupełnie przyziemnych kłopotów, problemów, nieszczęść, które spotykają autora, na przykład psalmiste, czy kogoś, kto o tym mówi. I na przykład psalm 18 mówi tak Oplątały mnie pęta Szeolu, Zaskoczyły mnie sidła śmierci. No, psalmista raczej nie śpiewa tego po śmierci, z krainy Szeolu, tylko raczej mówi o tym za życia. Mówiąc, że oplątały mnie pęta Szeolu, mówi o jakichś nieszczęściach, o jakichś kłopotach, które go dotknęły, tak? Czy Psalm 30, który mówi tak, Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. Tutaj Szeol jawi się jako synonim jakiejś, być może psalmista był w jakiejś ciężkiej chorobie śmiertelnej chorobie, był, może już uważał, że zaraz umrze, albo że spadło na niego takie nieszczęście, że już się z niego nie wydobędzie, a tu mówi właśnie, śpiewa z takim uwielbieniem, Panie, dobyłeś mnie z Szeolu. Tutaj w tych tekstach wyraźnie Szeol jawi się raczej jako metafora nieszczęścia, czy metafora kłopotów, czy choroby, która spotkała psalmistę. Czy Psalm 88, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. No raczej psalmista nie mówi o swoim wskrzeszeniu fizycznie, że wrócił do życia, tylko raczej o tym, że właśnie Pan Bóg prawda, pomógł mu wydobyć się z jakichś kłopotów, z jakichś nieszczęść, czy chociażby z jakiejś choroby. No i inne takie też cytaty, które właśnie w tym duchu używają terminu szeol. Psalm 116. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta szeolu, popadłem w ucisk i udręki. Proszę zobaczyć, tutaj już wprost jest synonimicznie pokazane, że ten szeol, o którym mówi psalmista, to, są, to jest ucisk, czyli jakieś prześladowanie, może jakieś cierpienie i udręki, które dotykają psalmistę. Czyli to jest nawet wprost zdefiniowane, że szeol, o którym mówi psalmista, to są po prostu jakieś nieszczęścia, które go spotkały. Czy y, Psalm 49: Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy szeolu, bo mnie zawierze. Co ciekawe, te teksty już mogą, y, one mogą być też pewną zapowiedzią zwłaszcza z późniejszej perspektywy, z perspektywy Nowego Testamentu, one mogą być zapowiedzią dalszego działania Boga, czyli zmartwychwstania chociażby, albo wskrzeszenia, ale w takim dosłownym znaczeniu one oznaczają po prostu wydobycie autora biblijnego z jakiejś mocy czeluści, z mocy nieszczęścia. Czy pierwsza księga Samuela, to panda je życie i śmierć, wtrąca, fron, wtrąca do szolu i z wyprowadza. To jest słynny kantyk Anny, pieśń Anny z drugiego rozdziału z Księgi Samuela, gdzie właśnie Anna mówi, że bazując na swoim doświadczeniu, że to Pan wtrąca do Szeolu, ale to Pan również zeń wyprowadza, wyprowadza z tego Szeolu. Szeol to jest tu metaforą właśnie cierpienia i jakiegoś nieszczęścia. Na przykład w przypadku Anny braku potomstwa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale to wszystko, co teraz powiedzieliśmy, to dotyczy metaforycznego ujęcia śmierci, jako. Albo właśnie jakiegoś nieszczęścia, jakiegoś cierpienia, jak i, jak po prostu grobu, czy życia człowieka po śmierci. No i tak jak powiedziałem, tutaj już nam się nie zgadza te definicje, które spotykamy w słownikach, że Sheol to jest kraina. Po prostu, że to jest kraina cieni, kraina, do której ludzie trafiają po śmierci. Już te teksty nam pokazały, że Sheol to jest w Biblii dużo głębsza symbolika, dużo głębszy obraz, czy dużo głębsze pojęcie niż tylko jakieś po prostu miejsce, do którego człowiek trafia po śmierci. Ale teraz chcę pokazać chyba najciekawszą ideę, która zupełnie wytrąca właśnie nas z tej definicji, że szeol to jest jakieś miejsce, że to szeol to jest po prostu miejsce. Otóż są pewne teksty biblijne, które sugerują, że szeol to jest osoba, że szeol to jest jakaś osoba. Czy to jest jakaś bogini świata podziemnego, jak sobie zaraz spróbujemy zobaczyć i zobaczyć też paralele blisko-wschodnie? Czy może jakiś demon? Ale czy może jakaś właśnie upersonifikowana albo realna osoba, która czeka na człowieka po śmierci? I tego, o tym właśnie słowniki praktycznie milczą. Pokazałem jeden pozytywny przykład, czyli encyklopedię biblijną w wydawnictwie Vocatio, gdzie no delikatnie zasugerowano rzeczywiście, że takie ujęcie Szeolu może się pojawiać. Ta encyklopedia biblijna mówi tak. Niektóre z tekstów biblijnych zachowały wyraźny koloryt mitologiczny i pojmuje się w nich Szeol jako potęgę, potwora, mogącą zniszczyć żyjących. To jest jedyna, chyba, tutaj encyklopedia, która z tych tutaj, takie, które po polsku gdzieś tam sprawdziłem, a mówię, sprawdziłem około 10, gdzie w ogóle idea Szeolu jako osoby jest przywołana. Najczęściej jest całkowicie przemilczana, a ta, a ta idea wydaje mi się ważna i wydaje mi się tutaj, Wcale, zaraz pokażę przykłady, wcale nie, znaczenia, wcale nie bez znaczenia. Natomiast, tak jak mówię, w tych takich naszych ujęciach, takich powiedzmy religijnych, chrześcijańskich, no to ujęcie, ponieważ nam nie pasuje, no to najczęściej ono jest całkowicie pomijane i nawet nie mamy świadomości, że tak jest. A proszę zobaczyć, tutaj pokażę akurat już na przykładach konkretnych, łącznie z tekstem hebrajskim, pokażę kilka tekstów. Pierwszy z takich tekstów to jest Księga Przysłów, czyli Przypowieści Salomona, Księga Michelle Salomo, Przypowieści, Przysłów, która w 27 rozdziale mówi tak. Szeol oraz. tu jest przetłumaczone jako zatrata, ale tak naprawdę tutaj termin mamy Awa, avado, czyli no, zniszczenie. Szeol i zniszczenie nie są syte, nie mogą się nasycić. Sheol tu jest ukazany jako jakaś postać. Która jest żarłoczna, która jest nienasycona, no to później w księdze przysłów dalej też tak będzie, że tak jak pijawka nie może się nasycić krwi, tak Szeol ciągnie do siebie ludzi. Ciągnie do siebie, tak jakby to była jakaś postać, która jest właśnie taka nienasycona, taka żarłoczna, i która czeka na człowieka właśnie, żeby go pochwycić. Nie? Szeol to jest ukazany jako trochę właśnie taka bardziej już osoba. Księga Izajasza Nasz wielki prorok Izajasz, książę proroku, w piątym rozdziale, w wersecie 14, mówi tak. Szeol rozszerzył swoją gardziel, rozwarł swą paszczę nadmiernie. I tu jest od razu, może jedno sprostowanie zrobimy, bo tutaj Szeol jest ukażany jako pewna osoba, pewien potwór, czy właśnie taka pewna jakaś y, ciemna siła, która właśnie też jest taka y, żarłoczna i rozwiera swą paszczę. Ale sprostowanie, które znowu trzeba uczynić, bo nigdzie w słownikach praktycznie tego też nie spotkałem, że sheol to jest uwaga w języku hebrajskim, to nie jest forma męska. My traktujemy, że sheol, człowiek trafił do sheolu, cały czas używamy to jako forma męska, jako forma męska czy męsko -osobowa. W języku hebrajskim sheol wydaje się być rodzaju żeńskiego, bo proszę zobaczyć na tekst hebrajski, po to pokazuje tekst hebrajski, tu mamy tak lahen Hirhiwa sheol na wszach. Czyli dosłownie mamy powiedziane, hirchiwa to jest od rachav, rozszerzyć się w Hifil, czyli rozszerzyła się pani Sheol, no bo to trzeba powiedzieć, pani to jest osoba, to jest forma żeńska, rozszerzyła się ta Sheol, ale przepraszam, ta Sheol rozszerzyła co? Swoją gardziel, swoje gardło. Nefesz, no to później będzie znaczyło życie, osobę czy duszę, nefesz, ale pierwotnie oznacza gardło, gardziel. Ta sheol roz, rozszerzyła. Tu mamy formę zarówno w czasowniku, jak i jej y, forma zaimka sufigo, sufigowanego. Obydwie są formy żeńskie. Sheol to jest osoba, i to jest kobieta, to jest forma żeńska. To jest niesamowite. I to znowu to spotkałem akurat w artykule, który akurat dobrze o tym pisze, więc tu może nawet go pokażę. Y, jest taki artykuł y, doktora Kosiora z UJOTU. Some remarks on the concept of sheol czy Sheol to jest underworld, czy Sheol to jest świat podziemny, or it's ruler, czyli czy Sheol to jest świat podziemny czy jego władca tego świata. Właśnie tutaj w tym tekście to jest akurat artykuł po angielsku, ale właśnie spotkałem tą ideę. Tutaj się akurat ta idea pojawia, że po pierwsze Sheol to jest forma żeńska, Sheol to jest raczej kobieta niż mężczyzna i że to jest jakaś forma osobowa, tak? Czy to jest właśnie może demon, czy to jest może jakiś władca podziemi, władczyni podziemi? I teraz zaraz pokażę teksty biblijne, ale zaraz też pokażę na jakiej podstawie oprócz tekstów biblijnych można przypuszczać, że coś z tej idei takiej mitologicznej, czy takiej obrazowej Szeolu jako postaci, że coś jest na rzeczy. Zobaczmy sobie. Tutaj w ogóle proszę zobaczyć. Tak Biblia Warszawska akurat tłumaczy piekło. No, słuchajcie, piekło to jest już bardzo zaawansowany koncept teologiczny kary po śmierci, cierpienia, które czeka człowieka wiecznie. To jest bardzo zaawansowana i ta idea piekła, może zdążę w tym odcinku, jak nie to, nagram jeszcze osobny, to, to ona po pojawia się dużo później i na pewno tłumaczenie piekło nie jest tu najlepszym tłumaczeniem. Tutaj jest tłumaczony kraj, akurat w Księdze Przysłów jako kraina umarłych, ale powiedzieliśmy Szeol to nie w tym przypadku to nie jest kraina. Shaol jest nienasycona, Szeol jest żarłoczna, to jest jakaś osoba, to jest jakiś potwór. Raczej nie. Zobaczmy jeszcze Księgę Izajasza, inny rozdział, inny fragment. To jest rozdział 14, werset 9. Podziemny Szeol poruszył się przez ciebie. No, zobaczmy na tekst hebrajski, bo on tu troszkę lepiej pokaże nam. Szeol mittahat, rageza lecha. Ragezan no to ragaz, poruszyć się, rzeczywiście wstrząsnąć, tak jakby wzruszyć się, zatrząść się, ale znowu mamy ragaza, to jest forma żeńska. Szeol to jest kobieta. Szeol się zatrzęsła. Tam chyba jest mowa, z tego co pamiętam, sprawdzałem ten rozdział, to jest mowa o królu asyryjskim. To jest taka satyra na króla Asyrii i że właśnie Sheol, jak ten król miał odchodzić w zaświaty, umierać, to aż Szeol się zatrzęsła, tak się zadrżała, oczekując właśnie na tego króla asyryjskiego. Szeol w podziemiach zatrzęsła się, prawda? tak jakby to była właśnie ta osoba oczekująca na króla syryjskiego. Czy zobaczmy jeszcze inny rozdział, inny fragment Księgi Zajasza, rozdział 38, werset 18. Um, mamy tak, kilo szeol i, tu, i tutaj w ogóle znowu mamy formę żeńską, to decha, mawet lecha, czyli ponieważ to nie szeol ciebie chwali i nie śmierć ciebie uwielbia. To jest mowa o Bogu, do Boga. Tu widzę, że tłumaczenie Biblii Świętej jest w ogóle jakieś absurdalne, to jest w ogóle nie ten werset. Nie wiem czemu, ale już Biblia Gdańska, Biblia Warszawska ma lepiej, albowiem nie grób, tylko no, tłumaczenie grób W tym przy... Powiedzieliśmy, że w niektórych tekstach Sheol może mieć znaczenie grobu, ale w tym przypadku akurat Sheol no, do, do niego jest dodany czasownik oznaczający wysławianie Boga. Sheol to jest osoba, to jest postać, która, która właśnie nie, to nie ona wysławia Boga. Nie? Tłumaczenie Biblii Warszawskiej też nie jest dobre. Bo tu nie chodzi o to, że nie w krainie umarłych ciebie bowiem wysławiają. To nie chodzi o to, że ludzie nie wysławiają w krainie umarłych. To ta postać, to nie jest kraina w tym przypadku, tylko ta postać, Szeol, jako uosobiona, jakaś, prawda, można powiedzieć, antropomorfizowana rzeczywistość, to ona nie uwielbia Boga. Więc tłumaczenie Biblii Warszawskiej jest złe, tłumaczenie Biblii Tysiąclecia jest tu w ogóle bez sensu, bo to jest jakiś inny w ogóle werset. Najlepsze jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. No, ale tutaj raczej trzeba by właśnie też pójść za tą, tą oryginalną taką antropomorfizacją, czyli ukazaniem Szeolu raczej jako osoby, która właśnie nie wychwala Boga, prawda? No, czy zobaczmy jeszcze w Psalmie 116? Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, czy Szeoli, trzeba by powiedzieć, jeżeli Sheol to jest kobieta, jeżeli Sheol to jest postać, jakaś prawda, władczyni świata pod ziemi, to ona ma swoje pęta, którymi właśnie łapie ludzi i ściąga do swojej krainy. I dosięgły, tu psalmista mówi, że dosięgły go pęta właśnie szeoli, tej pewnie szeoli. No dobrze, oczywiście, ktoś powie tak i pewnie będzie miał w tym rację, jeżeli powie, że ponieważ to są teksty poetyckie, a poezja ma to do siebie, że lubi antropomorfizować, czyli lubi przedstawiać pewne rzeczywistości, tak jakby miały cechy ludzkie. I rzeczywiście, być może jest tak że faktycznie te cytaty, które tu przytoczyłem, wcale nie mówią, że Szeol jest jakąś osobą, demonem, demonicą albo jakąś boginią pod ziemi, która właśnie ściąga do siebie ludzi i, i tam działa, tylko że to jest może po prostu taka poetycka metafora czy taka antropomorfizacja, znamy ten termin antropos człowiek, czyli uczłowieczanie, tak? My lubimy uczłowieczać i przedmioty martwe, i zwierzęta, i rzeczywistości, prawda? Jako ludzie nie, nie, możemy, nie umiemy myśleć inaczej, tylko właściwie antropomorfizując. Więc na przykład mówimy, że krzesło upadło, prawda? Chociaż krzesło się przewróciło. Więc, więc jakby lubimy dodawać czasowniki aktywne, antropomorfizując rzeczy i zjawiska. No i ktoś powie, być może nawet słusznie, że ten szeol tutaj w tych tekstach to jest po prostu antropomorfizacja tej pośmiertnej rzeczywistości. Ale tak sobie mam kilka argumentów, które by świadczyły, że jednak w tych. bo niech będzie, że to są antropomorfizacje czy takie ukazanie Szolu jako osoby na zasadzie antropomorfizmu. Ale mam pewne argumenty, które mogłyby świadczyć, że tu mamy pewne ślady takiego blisko-wschodniego myślenia, że to je, czy takiego mitologicznego blisko-wschodniego myślenia, że tu jednak kiedyś myślano o pewnej osobie. Myślano o pewnej osobie. Otóż pojawia się w tekstach w Mezopotamii w ogóle w tekstach mezopotamii świat podziemny jest szeroko rozwinięty, to jest tak zwany kur, w tekstach mezopotamskich sumeryjskie właśnie świat podziemia kur, Biblia też czerpie z tych, wiemy już to z innych moich wykładów, że Biblia całymi garściami czerpie pewne idee, pewne toposy czy pewne jakieś fragmenty z kultur, które sama współtworzy, wśród których też autorzy Biblii nie tworzą. Między innymi ten świat podziemny też pochodzi już z kultury sumeryjskiej, ale tam się między innymi pojawia taka churycka bogini, która nazywa się Szuwala. I tutaj pokazałem nawet ten zapis akadyjski imienia tej bogini podziemi, albo Szuwala, albo Szuala. I teraz proszę zobaczyć, Szuwala, churycka, znana też w Nopla Benevugarit, o Ugarit, już Wam kiedyś opowiadałem, ja się zajmuję właśnie tłumaczeniem pisma klinowego tekstów z Ugarit, to jest królestwo sąsiednie, bardzo bliskie Starego Testamentu, sąsiednie wobec Izraela starożytnego. I tam też się pojawia właśnie ta churycka bogini świata podziemi Szuala. Proszę zobaczyć jak blisko pojęcia Szuala jest Sheol. To jest jeszcze bliżej, jeżeli sobie uświadomimy, że w językach semickich akadyjski, o który tutaj mówimy i język hebrajski to są języki semickie. W językach semickich samogłoski są drugorzędne. Samogłoski, czyli wokalizacja, są, w, są drugorzędne, najważniejszy jest rdzeń spółgłoskowy, tak? Bo to są języki pierwotnie abdżad, abjad tak zwane, czyli to są pisma spółgłoskowe, języki spółgłoskowe. Więc Shu'ala Sheol to jest praktycznie to samo słowo, jak się to m, tak przetranskrytuje z akadyjskiego na hebrajski czy na w ogóle jakiś taki wzór języka semickiego. O tym mówi chociażby, jest taki artykuł profesora Edwarda Lipińskiego. To jest profesor, który jest Polakiem, ale on działa całe życie w Belgii. no Taki znany, sławny na cały świat, badacz starożytnego Bliskiego Wschodu. On jest praktycznie przekonany, że właśnie hebrajskie pojęcie Sheol pochodzi od nazwy tej bogini Szuali, od Szuala. To jest bogini świata podziemnego, towarzyszka Nergala. Nergal no to, to jest władca w tej, w tej mitologii mezopotami, to jest władca świata podziemi. I właśnie Szuala ta bogini jest tą y, towarzyszką i tą boginią świata podziemnego. Szuala Szeol. Więc mamy pewne, skoro, skoro jest tak rzeczywiście, że Biblia y, współdzieli ze światem starożytnym pewne idee, idee świata podziemnego nie ma wątpliwości, że dzieli ze światem sumeryjsko-akadyjskim, no to jeżeli tam się pojawia ta bogini Szuala, bogini świata podziemnego, no to może być jakaś przesłanka. Że w naszych biblijnych tekstach mówiących o szuali, też o szeolu, które jest kobietą, po pierwsze przypomnę, co ma formę żeńską, ten termin w Biblii, a po drugie, że ma wiele antropomorfizacji, wiele takich y, y, pojęć, które czynią z niego jakby osobę, to może y, świadczyć, że tutaj mamy do czynienia z taką właśnie być może y, pozostałością, reminescencją starej tradycji o y, osobowym charakterze. Tych podziemi, że to jest osoba. Ta będą oprócz tych cytatów, które przetoczyłem, tutaj pokazuje też, że Szeol dość często jest metaforyzowany jako osoba, czyli antropomorficznie, ukazanie Szeolu jako osoby, chociażby jest mowa o brzuchu Szeolu w Księdze Jonasza, jest mowa o ręce Szeolu w Psalmach czy u Ozeasza, czy wreszcie jest mowa o ustach Szeolu, też w Psalmie czy u Izajasza. No więc Szeol posiada nie tylko cechy ludzkie, czasowniki ludzkie, ale nawet posiada część, tak jakby części ciała, tak jakby posiada pewne formy osobowe. I to jest jakby jedna taka przesłanka, która no, daje takie przekonanie, że być może gdzieś tam mamy tu reminescencję starego wschodniego obrazu bogini podziemi, czy demonicy, czy bogini podziemi, ale jeszcze jest dla mnie taka jedna przesłanka. Mianowicie... Y Słowo Sheol zostało przetłumaczone w Septuagincie, czyli najstarszy, najbardziej miarodajny, renomowany przekład Biblii na język grecki, czyli Septuaginta. Biblia zresztą pierwszego kościoła, pierwszych chrześcijan. Tak, prawda? Septuaginta, tłumaczenie na grekę. Ona praktycznie 100% tych miejsc, gdzie się pojawia hebrajskie słowo Sheol, Biblia grecka tłumaczy na Hades. Hades to jest oczywiście pojęcie wzięte z kolei z mitologii greckiej. Prawda? nawet tu może pokażę, gdzieś tu miałem boga Hadesa. Yy... O, tu mamy Hadesa, prawda, to jest brat Zeusa i brat Posejdona. Mamy tych trzech braci, Zeus, Posejdon i Hades, oni się podzielili władzą, prawda, Posejdon wziął morza, a Hades właśnie wziął podziemia. tak? Hades jako władca podziemi, towarzyszy mu oczywiście Cerber, czyli ten taki pies, czy taki potwór z trzema głowami który jest strażnikiem właśnie tego świata podziemi. I teraz dlaczego przywołuje tu Hadesa? No bo właśnie Septuaginta, czyli Biblia grecka praktycznie wszystkie pojęcia Szeol tłumaczy na Hades. Ale robi to myślę, że świadomie, bo proszę zobaczyć, że Hades właśnie dzieli to podwójne znaczenie. Hades to jest jak mówimy miejsce, to jest świat podziemi, także ktoś idzie do Hadesu, tak? Trafił do Hadesu, czyli trafił do świata podziemnego. Czyli z jednej strony Hades to jest miejsce, ale tak jak pokazałem przed chwilą, Hades to jest osoba, to jest władca tych podziemi, to jest ktoś, kto rządzi tymi podziemiami, to jest brat Zeusa i Posejdona i Hery też, prawda, i Demeter, zgodnie z mitologią grecką, który właśnie rządzi podziemiami. Czyli Hades to jest określenie jednocześnie osoby, czyli władcy tych podziemi i jednocześnie samych podziemi, prawda? Samych ty tych podziemi. Dużo komentujecie moje. moje... Prawda, wykłady, i tu się y, czasem pojawia. pojawiają, bardzo często mu się pojawiają Wasze komentarze, za co w ogóle dziękuję. Taka dygresja, bo akurat się pojawił komentarz. Bardzo często i dużo dostaję Waszych komentarzy. Świetne są komentarze, dzięki za nie pod moimi filmami, pod wykładami. Cieszę się z nich, dużo jest z nich bardzo pozytywnych, Częst, część jest krytycznych, ale też za nie, też, też, i część jest dużo jest pytań. Wszystkie są bardzo fajne. No więc proszę zobaczyć, jeżeli Septuaginta wybiera na pojęcie Szeolu, Szuali. Wybiera termin hades, to bardzo fajnie to oddaje tą podwójność yy, tego znaczenia Szeolu. Nie? Że z jednej strony Szeol to jest rzeczywiście miejsce, jakieś symboliczne miejsce, grobowca, do którego trafiają wszystkie, wszyscy ludzie po śmierci w Biblii, zdaniem Starego Testamentu. Szeol rzeczywiście jawi się jako pewne miejsce, a jednocześnie teksty, które pokazałem, świadczą, że Szeol może być postrzegany również jako osoba. No, i pojęcie Hadesu, które, które Greka wybrała, Biblia grecka wybrała na określenie właśnie tego Szeolu, bardzo dobrze też oddaje tą, można powiedzieć, dwuskładnikową formę, że Szeol to jest jednocześnie kraina podziemi, jak i imię władcy tej krainy. Imię władcy tej krainy. No i oczywiście nie będę tego tematu, bo już ten wykład troszkę trwa. Nie będę go rozwijał, ale Szeol rzeczywiście jest formą pewnego szerszego zapożyczenia idei podziemi, idei świata podziemi, świata zaświatów, czyli życia po śmierci, generalnie z tradycji mezopotamskiej. Znowu w, tra w tych polskich słownikach, które sprawdziłem, nigdzie nie ma o tym zająknięcia. My tak jakby troszkę boimy się, nie lubimy. Jeżeli coś w Biblii ma związek z innymi tekstami starożytnymi, to yy, nie chcemy o tym wiedzieć, nie chcemy o tym słyszeć, i polskie słowniki praktycznie milczą o tym. Znalazłem tą wzmiankę jedynie akurat w tych słownikach, z których sprawdzałem, no to w wielkim leksykon für Theologie und Kirche, czyli taki wielotomowy, kilkunastotomowy niemiecki słownik biblijno-teologiczny, gdzie właśnie jest powiedziane wyraźnie o tym, że ta idea biblijnego Szeolu, ona ma wyraźne związki z ideą mezopotamską, z tych podziemi, ze świata Sumer Sumerów, gdzie tam właśnie pojawia się ta idea świata podziemi kur, później się pojawia Ercetu. Czyli Eret Ziemia, świat podziemny w kulturze akadyjskiej. No i później się pojawia ta znana. Może niektórym, kto gdzieś kto, kto badał teksty starożytne, no to wie, że bardzo słynne określenie Aralu, Aralli, to jest to określenie, którym właśnie Mezopotamczycy najpierw Akadowie, później Babilończycy nazywają świat podziemi. To, co Biblia nazywa Szeolem, wcześniej jest określane w tamtych tekstach jako aralu, czyli arali. Także, także tak to się dzieje. I teraz. To wszystko, co teraz powiedziałem, dotyczy Starego Testamentu i dotyczy właśnie, jakby ujęcia Szeolu. Co ciekawe, widzicie, już ta sytuacja była skomplikowana, bo Szeol to jest może grób, Szeol to jest może nicość, Szeol to jest może symbol śmierci, a może to jest demon, a może to jest bogini, a może to jest osoba, prawda? Już ta sytuacja, jeżeli chodzi o interpretację Starego Testamentu, już była skomplikowana. I co ciekawe, ta sytuacja jeszcze się troszkę skomplikuje. Po wygnaniu babilońskim, czyli w tak zwanym okresie II świątyni, kiedy powstają późne teksty Starego Testamentu, no i później, kiedy już powstanie też Nowy Testament, prawda, w, okresie, w okolicach właśnie działalności II świątyni jerozolimskiej. Dlaczego to skomplikowanie jeszcze się powiększy? Dlatego, że dochodzą przede wszystkim wpływy greckie, przepraszam, wpływy perskie najpierw, oczywiście mamy po Cyrusie Imperium Perskie, mamy wpływy perskie, chociażby zoroastrianizm, ale bardzo ważne wpływy właśnie tamtej kultury perskiej. Dochodzą wpływy greckie, czyli wpływy świata helenistycznego, bardzo ważne dla Biblii. Dochodzi przede wszystkim koncepcja zmartwychwstania, dochodzi nowa nauka o odpłacie, zaczyna po, po niewoli babilońskiej to pojęcie Szeolu zaczyna się segmentować, zaczyna się jakby komplikować, że być może ludzie pełni, mają inny los po śmierci, tak? czyli zaczyna Szeol staje się miejscem albo jako miejsce kary, albo miejscem oczekiwania na lepszy los. Tak? Czyli generalnie zaczyna się różnicować losy ludzi po śmierci. Tak? Ten wpływ kultury perskiej, później zwłaszcza kultury greckiej, sprawią, idea zmartwychwstania, idea, nowa idea nauki odpłaty po śmierci, sprawi, że Szeol zacznie być postrzegany już jako miejsce niejednoznaczne. Bo do tej pory, pamiętajcie, ja to przypominam, Stary Testament... Ogranicza życie człowieka do właśnie życia ziemskiego, do życia na ziemi. Po śmierci wszyscy trafiali do Szeolu. Tak? Szeol to był wspólna kraina. Kraina właśnie cienia, kraina nieistnienia, czy jakiejś właśnie bogini, która przyjmuje tych, którzy umarli, ale w każdym razie tam trafiają wszyscy. I tamtym okresem życia już się Biblia Starego Testamentu nie interesuje generalnie. Biblia hebrajska, zwłaszcza teksty hebrajskie. Natomiast kiedy już dojdą wpływy greckie, to ten świat, który jest po śmierci, zaczyna być właśnie różnicowany. Że losy po śmierci, że liczy się już nie tylko czy życie człowieka na Ziemi. Okazuje się, że to życie człowieka na Ziemi wpływa nie tylko na dobrostan tego człowieka na Ziemi, ale wpływa na jego losy po śmierci. Nie? Los złych będzie inny, a los dobrych będzie inny. Ale to się dopiero tutaj zaczyna tak powoli, powoli ta idea wyłaniać. I to sprawia, że, że może tutaj na tej zasadzie trzeba by wyjaśniać, dlaczego yy, pojęcie Szeolu wydaje się sprzeczne w Biblii. To znaczy spotkałem gdzieś ujęcie i faktycznie tak można to ująć, że te opisy Szeolu w Biblii, jak weźmiemy już pod uwagę całą Biblię, Starego Testamentu, czy też zwłaszcza jeżeli weźmiemy jeszcze Nowy Testament, to pewne idee zaczynają się ze sobą troszkę jakby zgrzytać, bo na przykład jedne teksty, jak Psalm 6 mówi, że z Szeolu w ogóle nie da się wyjść, tam nikt o tym Szeolu nie pamięta, nawet Bóg o nim nie pamięta, a z drugiej strony Samuel jest wywołany przez wróżkę z Endor, przez Saula, prawda? Wychodzi z Szeolu, nie to, że wszystko pamięta, to jeszcze przewiduje, nie? Tak, jakby pewna sprzeczność. Inna sprzeczność. Prośby do, do Boga nie mogą uciec z Szeolu, tak jakby Szeol jest takim miejscem, gdzie jest granica. Tam już Boże działanie nie dochodzi, ani działanie, ani działanie człowieka wobec Boga, a jednak Bóg pozostaje Panem Szeolu. Więc jakby taka, no znowu taki zgrzyt, nie? Inna sprzeczność. Ci, którzy wstępują do Szeolu, nie mogą z niego uciec. A jednak Bóg wzbudza z niego duszę. Tak, Psalm 116 pięknie, gdzie, gdzie psalmista mówi o tym, że wydobędziesz moją duszę z Szeolu, mojego ducha z Szeolu, tak? moje życie z Szeolu. Więc y, to, to, że pewne teksty nie są ze sobą do końca spójne, może wynikać i prawdopodobnie wynika z tego, o czym teraz mówię, czyli z ewolucji tego pojęcia. Otóż pojęcie Szeolu zaczyna, zwłaszcza po niewoli babilońskiej, ewoluować. I tu już pojawia się cała nowa idea, później, stąd się wiedzą też później spory. Nie tylko wśród chrześcijan dzisiaj mamy spory, co jest po śmierci, czy jest piekło. Katolicy mówią, że jest czyściec, protestanci mówią, że czyśca nie ma, co jest po śmierci, jak wygląda życie pozagrobowe, jak wygląda prawda eschatologia. To nie tylko, że chrześcijanie my się na tym etapie spieramy. Proszę zobaczyć, że już, w tarym, już na etapie Nowego Testamentu mamy wielki rozłam między, saduce, między stronnictwem Saduceuszy a Farzyuszy. Właśnie o koncepcję życia po śmierci. Tak? Saduceusze byli wyraźnie związani z życiem doczesnym. Oni rozumieli Szeol tak bardzo postarotestamentowemu, czyli życie, życie tylko człowieka na ziemi się liczy. To, co jest po śmierci, Szeol, to jest po prostu grób, Szeol to jest nicość, Szeol to jest śmierć, Szeol to jest zakończenie, to jest trafienie ewentualnie do tej bogini pod ziemi, tam już nic ciekawego się nie dzieje. Z kolei faryzeusze już w duchu właśnie tej, tych koncepcji zapożyczonych też z kultury greckich. W wierzą w zmartwychwstanie, w zmartwychwstanie ciała. Tak? Mamy ogromny rozłam między saduceuszami a faryzeuszami, więc te spory o życie po śmierci, one tu zaczynają się nie tylko tutaj pojawiać, ale zaczynają narastać. I pojawia się właśnie pojęcie Hadesu. Tutaj się dopiero zaczyna ta cała dyskusja, czy Szaul to jest czyście, co to jest w ogóle czyście. Zaczyna się pojęcie tego, że może jednak da się wpłynąć na życie ludzi po śmierci i tak twierdzą na przykład księgi machabejskie czy inne pisma czy to biblijne, czy pozabiblijne, no, zależy kto jaki kanon uznaje, że może jednak da się wpłynąć na życie człowieka po śmierci, na przykład modlitwą czy ofiarą, a jeżeli da się wpłynąć na jego, na jego losy po śmierci, to znaczy, że jego los po śmierci nie jest od razu biało-czarny, czyli potępienie albo, nie wiem, obecność przy Bogu że może jest właśnie jakiś okres, gdzie ten człowiek może albo swoimi zasługami, cierpieniem, albo właśnie modlitwą innym zasłużyć na, na to, żeby dostać się do Boga czy do nieba. I może tutaj mamy początki idei czyścica, prawda? O tym mówią księgi machabejskie, o tym mówią pierwsze, sobo pierwsze takie pisma apostolskie wczesnych chrześcijan, którzy też składali ofiary za zmarłych, modlili się za zmarłych. Nie? I to jest cała ta chrześcijańska dyskusja o czyściec. Chyba nie chcę dzisiaj w to wchodzić, bo widzę, że ten wykład już dość długo trwa i muszę chyba na ten temat zrobić osobny odcinek, ale na pewno ten temat się musi jeszcze kiedyś pojawić, bo to jest zbyt ważna idea i zbyt wiele tu jest takich biblijnych odniesień istotnych, żeby tutaj pewne rzeczy sprostować. Czy to z katolickiego punktu widzenia, czy z tego niekatolickiego, protestanckiego, czy innego punktu widzenia. Pewne rzeczy tu trzeba wyprostować. Na przykład idea piekła. Czy się rzeczywiście w Biblii pojawia idea wiecznego piekła? Nie? I czy Seol to jest piekło? Bo na przykład popatrzcie, tą samą encyklopedię biblijną, którą pochwaliłem wyżej, za to, że ona jako jedyna podała związki Szeolu z boginią, czy z postacią tego potwora, no to tutaj dwuja dla encyklopedii biblijnej, bo encyklopedia biblijna mówi tak, Szeol, termin biblijny określający piekło. No to jest absolutna pomyłka, bo Szeol, jak pokazaliśmy dużo wcześniej, on nie ma nic wspólnego z tym, co się później dopiero rozwinie, jako idea wiecznego cierpienia, potępienia, piekła, oddzielenia od Boga na zawsze. Tak? Notabene na temat idei piekła trzeba będzie nagrać odcinek, bo tu też jest bardzo dużo nieporozumień. Tak jak na temat idei czyśćca, tak na temat idei piekła. Na razie dzisiaj skupię, widzę, że ten temat, ten wykład trwa długo, więc skupię się tylko na idei Szeolu, tej starotestamentowej idei Szeolu. No ale widzicie, tutaj tych sprostowań tu trzeba wydać wiele. Idea Szeol jako nadzieja, bo Szeol zaczyna być rozumiany też jako być może miejsce odpocznienia, być może miejsce, w którym właśnie inny los spotka tych dobrych, bo przecież mamy w Biblii postać Henocha, w w Księdze Rodzaju jest powiedziane, że zabrał był go Bóg. Tak? Nie było i nie ma Henocha. Ein Henoch, nie ma Henocha, zabrał go Bóg. Tak? Podobnie mamy mowę o zabraniu Eliasza. Tak? Eliasz, Eliasz jest wzięty do nieba. Tak? Więc gdzie te postaci są? Czy są w Szeolu, czy gdzieś indziej? Henoch, Eliasz. Gdzie jest postać Mojżesza? Bo owszem, jest powiedziane, że Mojżesz umarł na górze niebo, ale proszę zobaczyć, co mówi tekst Księgi Powtórzonego Prawa. Kiedy Mojżesz umarł, według postanowienia Pana umarł Mojżesz Sługa Pański i pochowano go w dolinie krainy Moabu, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. Nikt nie zna grobu Mojżesza, czyli znowu taka tajemnicza śmierć. Może on został właśnie też przeniesiony do innej krainy, niż tylko kraina tej bogini umarłych, Szeoli czy Szeolu. Tak? Do tej tradycji właśnie zdaje się nawiązywać Pan Jezus na górze Tabor. Czy na tej gór, wysokiej górze, gdzie mamy przemienienie Jezusa, i obok niego właśnie ukazują się Mojżesz i Eliasz. Te dwie postaci przychodzą ponownie, co pokazuje, że właśnie Eliasz był gdzieś. Szeol to nie jest kraina zapomnienia, zniknięcia, nicości. Ten Eliasz gdzieś był, bo on powraca, on się pojawia w scenie na górze Tabor. Mojżesz obok niego, prawda? Czy chociażby postać Abrahama? Bóg go zabrał do siebie. O tym mówi Ewangelia Łukasza, tak? Ewangelia Łukasza mówi o słynnym łonie Abrahama, tak? Że ubogi, ten, ten biedak przebywa na łonie Abrahama. Łono Abrahama staje się oczywiście symbolem y, 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 bycia z Bogiem, symbolem nieba, ale widać, jak ta idea szolu się już rozwija. Tu już się pojawia jakieś łono Abrahama, Abraham jest na tym łonie. Więc gdzie się pojawiły te sławne postaci? Czy one trafiły do szolu czy gdzieś indziej? I tu się jeszcze bardziej zaczyna rozwijać idea szolu już w Nowym Testamencie, najpierw, najpierw w apokryfach i w judaizmie, Słuchajcie, nie będę teraz y, rozwijał tego, tej idei. Mi chodziło głównie o ukazanie Szeolu właśnie jako miejsca, jako metafory śmierci i jako osoby, jako bogini rządzącej właśnie światem podziemnym, ale później y, y, ta idea się jeszcze bardziej rozwija. W apokryfach i w judaizmie, na przykład w etiopskiej księdze Henocha mamy y, rozwój idei Szeolu, rozwój idei właśnie różnicowania miejsca, gdzie trafią święci, a gdzie trafią bezbożnicy w psalmach Salomona, tak, czyli też apokryficzne dzieła. Też mamy rozwój tej idei. W testamentach dwunastu patriarchów mamy wyraźnie powiedziane, że sprawiedliwi y, y, płyną w inne miejsce niż, niż bezbożni. W księdze jubileuszów mówi się o szczęściu dusz sprawiedliwych, pośród, y, gdy ich kości spożywają spokojnie w ziemi, tak dalej. Traktat Pirka Awot, czyli źródła żydowskie, Talmud, y, prawda, Miszna wcześniej. Więc rozwija się idea y, tego świata podziemi, rozwija się idea tego życia po śmierci. No i przede wszystkim, słuchajcie, Nowy Testament. Tutaj trzeba będzie osobny wykład rzeczywiście zrobić, bo Nowy Testament no, zupełnie też w nowy sposób i właśnie bazując już na tych, na tych tekstach późno starotestamentowych, późno biblijnych, też na tradycji apokryficznej, żydowskim rozwoju tej idei na świecie greckim, również Nowy Testament wprowadza dużo nowości, jeżeli chodzi o pojęcie tego, co po śmierci. Generalnie trzeba by powiedzieć, tak już właśnie podsumowując i pomijając ten y, późny etap, ten etap drugiej świątyni, to trzeba by powiedzieć, że y, Biblia ukazuje Szeol w tak metaforyczny i niejednoznaczny sposób po to, żeby uzmysłowić nam, że my tak naprawdę bardzo mało wiemy o życiu po śmierci i bardzo mało się na tym świecie dowiemy. To też trochę, taka, trochę, trochę, trochę tak ma nam utrzeć nosa, albo tak nasz, troszkę dać nam pokory, żeby powiedzieć, że żeby nie bądźmy zbyt pewni siebie i nie bądźmy zbyt jednoznaczni w definiowaniu, co będzie po śmierci, jak będzie po śmierci, kto będzie w piekle, kto będzie w niebie. My lubimy, prawda? My chcemy wiedzieć, my lubimy wiedzieć, że tu będzie na pewno tak, tu będzie tak. Nawet kojarzycie, Kościół Katolicki swego czasu miał ideę, żeby, że nawet za, jaki, za jaką ofiarę, za ile pieniędzy, ile dni szczęścia można było prawda, sobie czy komuś innemu prawda, ukrócić czyściec. O ile dni, za jaką ofiarę. No to już są takie, można powiedzieć, buchalterskie, ekonomiczne absurdy, które pokazują, że my bardzo chcemy sobie ten świat pośmiertny tutaj opanować i jakoś nad nim zapanować i go sobie całkowicie podporządkować. Kiedy Biblia każe nam tu być bardzo pokornymi, Biblia używa w, w, tych terminów Szeolu, czy właśnie życia po śmierci, w taki bardzo metaforyczno-niejednoznaczny sposób. Pokazując, że to życie po śmierci no, jest zostawione Bogu. I te wyjaśnienia, które Biblia daje, to są raczej pewne przybliżenia, pewne takie tylko zbliżenia. Na przykład pokażę jeden taki dość absurdalny jeszcze przykład z Nowego Testamentu. Popatrzcie, że Biblia nawet będzie mówić o Tartarze w drugim liście Świętego Piotra. Święty Piotr mówi Tartaros. czy to jest już w ogóle mitologiczna kraina po śmierci, tak? Mitologiczna kraina, gdzie trafiają najgorsi, tak? Według mitologii greckiej to jest najniższa kraina podziemi, gdzie tam się odbywa cierpienie i tak dalej. Tu jest przetłumaczone jako w mrocznych lochach, nie? Loch, Lochy Tartaru. No Tartar to jest typowo mitologiczny obraz, ale widać, że Święty Piotr, czy autor listu, listu Piotra, nie ma pojęć, yy, używa mitologicznych niemalże pojęć, tak jak Hades był mitologicznym pojęciem, tak tartar jest pojęciem mitologicznym, bo wypowiadanie się na temat życia po śmierci jest zgoła czymś zagadkowym, czymś niejednoznacznym, i właśnie Biblia tutaj raczej zachęca do takiej pokory, ostrożności no i do takiego oczekiwania na to, co będzie, z nadzieją, oczywiście z ogromną nadzieją. Ale właśnie niezbyt pewnego wypowiadania się. Kochani, dwa ogłoszenia na koniec. Dlatego, że bardzo często pierwsze ogłoszenie jest takie, że pytacie mnie wiele razy o jakieś tam publikacje. Niedawno wydałem książkę napisaną razem z, pa, z panem Pawłem Biedziakiem, świetnym teologiem, filozofem, yy, też biblistą. Właśnie książkę o torze, o pięcioksięgu. Troszkę na podstawie tych wykładów, które prowadziłem, czy to w Warszawie, czy na YouTubie. Właśnie wydaliśmy książkę Tora, Rozmowa o pierwszych pięciu księgach Biblii, więc zachęcam do, jakby ktoś chciał sobie poczytać, to jest taka książeczka wydana. I drugie takie ogłoszenie: Mianowicie pytacie mnie często, czy są jeszcze jakieś moje wykłady gdzieś dostępne? Wiele razy, bardzo wiele razy takie pytanie dostaję i dostawałem, i najczęściej odpowiadam, że nie. No, że raczej, no bo jak była pandemia, to nagrywałem, to są na YouTube. Natomiast jak nie ma teraz pandemii, no to wykłady mam stacjonarnie i tam nie nagrywam tych wykładów. Ale przecież zapomniałem sobie, że przecież są moje wykłady nagrywane, mianowicie w Stołecznym Instytucie Biblijnym. To jest Warszawski Instytut Biblijny, gdzie, który zaprasza wielu profesorów y, z różnych denominacji chrześcijańskich, więc to jest takie szersze spojrzenie na Biblię. Mamy wielu profesorów y, z różnych dziedzin prawda, doktor Zaremba, profesor Zieliński, profesor Kalina Wojciechowska, yy, profesor Wojciech Gajewski, właśnie ten Paweł Biedziak, teolog, filozof, doktor Tomasz Józef, yy, prawda, Józefowicz, tu ja jestem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, yy, Stołeczny Instytut Biblijny nagrywa. Ja tam mam też cykle wykładów na temat różnych po kolei ksiąg biblijnych, więc gdyby ktoś chciał, zachęcam do uczestnictwa właśnie w Stołecznym Instytucie. On jest co prawda płatny, ale dzięki temu dostaje się dostęp do również wszystkich archiwalnych wykładów. Można to studiować tak po prostu tylko dla siebie, a również ten Instytut można zrobić sobie jako podyplomowe studia. To jest całkowicie zdalnie, to jest, to jest największy chyba plus tego Instytutu, bardzo dużo ludzi tam studiuje z całej Polski. Dlatego, że on jest w pełni zdalny, w pełni zdalny, więc wykłady zarówno aktualnie, które są prowadzone, jak i archiwalne, czy historyczne. Też moje wykłady są tam nagrane, są dostępne, więc gdyby ktoś chciał, to jest akurat takie źródło, gdzie tam wiele z tych wykładów jest nagranych i można sobie, można sobie właśnie do nich sięgać. Dobrze, kochani, na dzisiaj tyle. Pozdrawiam i do następnego odcinka, do następnego wykładu.